Wielkie emocje. Cały czas się rozglądam, patrzę na Władzia, na Janusza, na Alicję. Wszyscy sobie się cieszą, gratulują sobie. No tak, to powinno wyglądać. Cieszę się, że padają słowa o szczerości, o prawdzie, o autentyczności, o radości życia. Nadszedł czas na coś ekstra. Bo na marzenia nigdy nie jest za późno. The Voice Senior. No ta informacja o tym, że będą śpiewać dziewczyny w Zakopanem podczas Sylwestra, no to w ogóle to jest jakiś wielki hit. Cieszę się bardzo, no byłam sercem z każdym. Patrzyłam na Janusza, jego pochyloną głowę, na Władzia, który schował oczy za okularami. Patrzyłam na Bogusię i piękną przemianę w tym programie. Każdego mam. Mam w głowie Jamesa, Miecia, mam wszystkich tych, którzy... Waldka, no wszystkich, tak? No, ja nigdy nie myślałam o swojej starości czy tam dojrzałości, tak? A teraz o tym myślę, odważnie, bo patrzę na nich, widzę ich twarze, które mi się przesuwają przed oczami. Uśmiechnięte, radosne po prostu. Bo to jest tak, jakby to był program na żywo, tak? Z drugiej strony tam też w tamtych programach nie ma możliwości dubli. Tam wchodzimy w głębokie rozmowy, to prawda, ale pewnych rzeczy się nie powtórzy. Tu są zupełnie inne emocje na poziomie pewnym, bo pozostałe jest to samo. Relacja z bohaterem, rozmowy, to jest to samo. Natomiast faktycznie dochodzi adrenalina, studio, muzyka, te przeżycia bardzo dużo powodują i we mnie też, nie ukrywam. Daje się im ponieść, daje się ponieść jakiejś tej radości, emocji, adrenalinie. Dobrze, cieszę się, bo to jest jakaś różnorodność, tak. A z tego jestem, to wszystko jest o tym szczęściu.